Moi drodzy, witam Was serdecznie. Wjechaliśmy w ten rok 2019, ale dzisiaj jeszcze na chwilę skakujemy do roku 2018. Przygotowaliśmy taki odcinek z największymi wygranymi, właśnie w roku 2018 Forbet i z największymi przegranymi, czyli kuponami, na których no, były największe wtopy. Zapraszam serdecznie do oglądania taki krótki, relaksacyjny odcinek. Lecimy! Zacznijmy od tej mniej przyjemnej strony, czyli od kuponów przegranych. Przygotowaliśmy trzy kupony z naprawdę solidnymi stawkami. Zaczynamy od kuponu za 40 tysięcy, więc to samo w sobie już mówi o tym, jakie tutaj będą stawki. Zaczynamy od dubla. Wybaczcie, że będę się tutaj posiłkował telefonem, ale miałem tyle kuponów do przejrzenia, że po prostu nie sposób... To spamiętać. Dubel z kursem 3,74, tak jak widzicie, 3,78 za 40 tysięcy złotych. Górnik Zabrze mieć Legnica, czyli spotkanie z grudnia, do tego Genuła Zespal również z grudnia. Górnik przegrywa 3 do 1. Tutaj twórca tego kuponu stawiał na zwycięstwo Górnika po kursie 2,15. Oba zespoły były w bardzo... No bardzo złej dyspozycji, złej formie i chyba tutaj po prostu mm, twórca myślał, że górnik zagra na przełamanie. No nie zagrał. Przegrał 3 do 1 i jak widzicie oba, oba typy nie weszły na tym kuponie, więc no słaba próba. Genuła spal, tutaj kryszcito, czyli zawodnik genui dostał w 11 minucie czerwoną kartkę. No i sytuacja się skomplikowała. Spal chyba w 15 minucie strzelił na, na 1 do 0. Genua wyrównała chyba w 38 piątek z karnego, ale to by było na tyle, spotkanie zakończyło się wynikiem 1 do 1, tutaj jak widzicie było grane zwycięstwo Genui, zwycięstwo gospodarza i w ten oto sposób 40 tysięcy 000... nie ma 40 tysięcy poszło się gwizdać, kurs 3,78 dwa zdarzenia Dwa nie weszły. Kolejny kupon, czyli kolejny kupon przegrany. Mamy trzy takie przegrane kupony. Tym razem 50 tysięcy złotych stawka. Również dwa spotkania, również dwa spotkania z piłki nożnej. Również z 9 grudnia, więc grudzień był dobry, jeżeli chodzi o wtopione kupony. Już widzicie tutaj 90 tysięcy, praktycznie jednego dnia uwalone. Milan Torino. Było grane na zwycięstwo Milanu po kusie 1.95. Mecz zakończył się wynikiem 0 do 0. Tutaj w 40... W siódmej minucie, w drugiej minucie m, doliczonego czasu pierwszej połowy Milan prawie miał rzut karny, a prawie bo sędzia skorzystał z wideo weryfikacji i jednak swoją decyzję o rzucie karnym anulował. Dograny był też Sporting z AWESZ, no Sporting po kursie 1,22 wygrał 4 do 1, no ale co z tego, wchodzi jedno zdarzenie, 50% na kuponie i 50 tysięcy w siną dal, nie ma. Trzeci kupon, czyli trzeci kupon w, z 2018 roku, na którym były wtopione największe pieniążki Forbet. Cztery zdarzenia cztery zdarzenia jak widzicie z Pucharu w Anglii 50 tysięcy stawka, czyli również okrągłe 50 tysięcy, kurs 3,34 no i zobaczmy od góry, Fulham z Exeter wygrało po kursie 1,25, 2 do 0 najpierw to co weszło, dalej mamy zwycięstwo Brentfordu z Cheltenham po kursie 1,25 i zwycięstwo OS Bromwich z Mansfield po kursie 1,35, czyli jak widzicie nie najwyższe te kursy, naprawdę kursy niziutkie i zawalił najwyższy kurs na kuponie 1,80, Aston Villa nie poradziła sobie z Barton, przegrali 1 do 0, czyli tutaj nie wchodzi największy Największy, największy kurs, no tak to się zdarza. Niestety jest takie powiedzenie, kto gra puchary, ten nie suchary. No i wydaje mi się, że, że tutaj 50 tysięcy na pewno musiało boleć. No taka stawka, no czasem się zastanawiam, jak widzę takie kupony, czy to jacyś maksymalni desperaci, czy po prostu ludzie, którzy nie mają co robić z pieniędzmi, mają ich tyle, że tak sobie e, przy kawce tam... 50 tysięcy na 4 zdarzenia nie leci. Wydaje mi się, że ta druga opcja, bo desperaci raczej nie mieliby pieniążków, żeby grać za takie stawki. Napiszcie, co wy o tym sądzicie, co sądzicie o takich kuponach. To są trzy kupony z 2018 roku, na których zostały wtopione największe pieniążki. Ogromne, ogromne pieniądze tutaj stracone. No aż się w głowie nie mieści, aż się w głowie nie mieści. 140 tysięcy na tych trzech kuponach łącznie poszło daleko. Teraz przejdziemy do tej nieco przyjemniejszej strony bukmacherki, czyli do wygranych kuponów, do kuponów, które... W 2018 roku dały naprawdę duże sumy. 3 kupony, z największą wygraną w 2018 roku. Zaczynamy od trzech zdarzeń, dwa zdarzenia z piłki nożnej, jedno z NBA. Stawka 20 tysięcy złotych, kurs ogólny 5.27, wygrana. Po odjęciu podatku 94 914 zł, ale przed odjęciem podatku lepiej to brzmi 105 460 zł. Palermo wygrywa za skoli po kursie 1,45 3 do 0 spokojnie, bez dyskusji w ogóle tutaj wygrany mecz. Drugie zdarzenie Anderlecht wygrywa z Waslandem, taki sam stosunek 3 do 0, kurs 1,45, czyli idealnie, kopiuj w klej, pierwsze zdarzenie identyczne jak drugie, no i kręgosłup tego kuponu, zwycięstwo Filadelfii z Utah po kursie 2,85, więc zdecydowanie, tak jak mówię, kręgosłup tego kuponu 114 do 97 i w ten oto piękny sposób, z 20 tys. złotych, no czyli stawka też ogromna, tu nie ma się co oszukiwać, stawka jest niebotycznie duża, ale z 20 tys. złotych, tak jak mówiłem, robi się po podjęciu podatku. 94 914 zł. To jest kupon, jak widzicie, 27-28 grudnia, więc no tutaj myślę, Sylwester był potężny, albo jeszcze jest do teraz, dzisiaj mamy który, 7 stycznia, to wydaje mi się, że po takim kuponie jeszcze coś tam może trzymać. Niesamowity kupon, ogromne brawa. Drugi kupon, czyli przedostatni w tym odcinku, cofamy się do fantastycznego okresu, czyli Mistrzostwa Świata Faza Pucharowa. Najpierw zobaczmy, co tutaj od, od góry było grane. Francja, Argentyna, zakwalifikuje się Francja. Gorąco, musiało być gorąco, szalony mecz, chyba najlepszy mecz na tych mistrzostwach po kursie 1,65 udaje się finalnie, Francja wygrywa 4 do 3 i zakwalifikowała się, no jak wszyscy wiemy, dalej. Chorwacja, Dania, tutaj również było gorąco, było gorąco po 1,40 grane na Chorwację, no Chorwacji się udało, udało się wyszarpać tą kwalifikację do dalszej fazy czyli 1,65, 1,40 na plus yy, dalej, Belgia, Japonia czyli znowu szalony mecz, wiadomo, Japonia była bardzo bliska niespodzianki, ale Belgia w odpowiednim momencie się obudziła, robiliśmy nawet live'a z tego meczu, tutaj yy, mieliśmy też gdzieś proponowaną Belgię no dużo, dużo tutaj się działo w tym meczu i na pewno też było gorąco, czyli patrzcie, trzy mecze, w których naprawdę było blisko no blisko porażki, Belgia wygrywa 3 do 2, wchodzi 1,18, naprawdę marny kurs, niski kurs jak na, na takie nerwy, ale udało się i czwarte zdarzenie, yy, Szwecja Przepraszam Szwecja, Szwajcaria, zakwalifikuje się Szwecja po kursie 205-1 do 0 Czyli tutaj najwyższy kurs na, na zakwalifikowanie się Szwecji i kurs całkowity 49125 tysięcy zł stawka 122 925 złotych wygrana odjąć 12 293 zł podatku ogromna kwota jak na podatek naprawdę ogromna zostaje 110 632 zł kupon Petarda. Tak to trzeba określić. 4 zdarzenia, 4 naprawdę fajne zdarzenia. w Ako prawie 5, więc tam do przyjęcia. 2.05 zrobiło tutaj robotę. Ale było nerwów co miara, To na pewno w każdym razie, no kupon wygrany. No, fantastyczna kwota. Patrzę na ten kupon aż, aż. normalnie sam chciałbym taki puścić, ale 25 tysięcy złotych stawka, no to... No nie oszukujmy się. Trochę duża. Osta ostatni odcinek w tym odcinku, ostatni kupon w tym odcinku, już widzicie od tych kuponów aż język mi się plącze. Piłka można. 4 zdarzenia z, z Pucharu Hiszpanii, 50 tysięcy złotych stawka. Kurs całkowity 2,81, więc no powiedzmy niski, jak na cztery zdarzenia to to jest niski kurs. Co tutaj mamy od góry? Hetafe. poradziło sobie z Cordobą, 5 do 1, 1,30. Dalej Viareal poradził sobie z Almerią, 8 do 0, kurs 1,30. Dalej Lewante poradziło sobie z Lugo tutaj w tym wypadku 2 do 0, kurs 1,40 i ostatnie zdarzenie Betis z Racingiem sobie poradził po kursie 1,35, 4 do 0 jak widzicie pełen zapas, pełen spokój tutaj bez nerwów i w ten oto sposób z 50 tysięcy złotych zrobiło się 140 tys. 550 zł po odjęciu podatku czyli 14 tysięcy uciekło 126 495 złotych no i to są trzy najlepsze kupony, trzy kupony z największą wygraną w 2018 roku jeżeli chodzi o formę, to oczywiście Kupony, o których pewnie większość z nas może sobie tylko pomarzyć ze względu na stawkę. Ja osobiście przyznaję, że nigdy przez myśl mi raczej nie przeszło i nie przejdzie, żeby za, za takie pieniążki grać, jeżeli byłaby w ogóle taka możliwość. No, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych kuponach. Dajcie znać, yy, czy, czy Waszym zdaniem to po prostu grają osoby, które mogą sobie na to pozwolić, mają pieniędzy jak, jak lodu, jak to się mówi, czy po prostu jacyś maksymalni desperaci. Tak jak mówiłem, mi się wydaje, że ta pierwsza opcja. Ale naprawdę fajnie patrzy się na takie kupony, fajnie się je podziwia, bo, bo o to też w Bookmacherce chodzi, żeby gratulować innym, którzy, którym udaje się ogrywać Bookmahera i żeby też oczywiście we własnym zakresie tylko się tym bawić i czerpać z tego maksymalnie dużo radości. To by było na tyle. Chcieliśmy Wam przedstawić te sześć te kuponów z 2018 roku i gdzieś ten rok powoli zamknąć. Cały 2019 rok przed nami, mam nadzieję, że będzie się działo dużo fajnych i ciekawych rzeczy, dlatego też zapraszam Was do subskrypcji kanału Obstawiamy, czerwony przycisk u filmu subskrybuj, możecie kliknąć już teraz, dzwoneczek przy tym przycisku, żeby mieć powiadomienie o każdym nowym filmie, zostańcie z nami na dłużej, tworzymy tutaj największą armię na polskim YouTube, jeżeli chodzi o tematykę bukmacherską, jesteśmy za to bardzo wdzięczni, zachęcam do odwiedzenia naszej grupy, Instagrama, fanpage'a, wszystkie linki macie przygotowane w opisie pod tym filmem, no i to by było na tyle, słyszymy się niebawem moi drodzy, miłego wieczoru, na razie.